Co ja się u diabła wpakowałem? Jakim cudem przyszło mi do głowy, aby robić jakiś cholerny Jack Sparrow Challenge z szablą i jednokulowym rewolwerem? Tak, wiem, oczywiście tu jest 9 pocisków, a właściwie nawet i więcej, więc no po prostu muszę je wystrzelić. Teraz. Na samym początku. To niezły zes. Dobra, w końcu. Tak czy inaczej, musi zostać tylko jedna kula. Strzelam trochę w tamtym kierunku może. Bo tutaj się mogli zrespić goście. Z obu stron tak naprawdę. Okej, okay, już pierwszy zombie do nas zmierza. Dobra. Problem w tym, że też jest wczesna godzina, więc przypuszczam, że serwer nie jest pełny. No ale cóż. A wiecie jak to jest, niepełny serwer to problemy. Cholera, mogłem tego nie robić. Jeszcze jedno. Dobra. W tej chwili mogę oficjalnie rozpocząć Jack Sparrow Challenge. Mam tak, szablę, rewolwer i lunetę, bo to właściwie jest takie klimatyczne, pasuje. Pasuje nam do klimatu Jacka Sparrowa, który tak na marginesie jest czarny, ale no okej. Okay. Myślę, że dzięki temu zdobędę więcej wyświetleń. Bo... A nieważne, nie wchodźmy, nie idźmy tą drogą po prostu. Spróbujemy jakoś to przetrwać i coś tam ugrać. Mam lunetę, a i teraz jeszcze dodałem sobie dodatkowy element w postaci tego, że nie mogę podnosić amunicji. Ze skrzynek, tych ammo boxów i tak dalej. Oj, kruki, nie chcę ich płoszyć. Wszystko byle nie to. I chyba tyle, chyba tyle. A, nie, co? Jakim cudem w ogóle? Jeszcze jedna kwestia. Taka mianowicie, że nie mogę wyrzucić tego mojego pistoletu. Mogę podnieść dowolną broń. Oczywiście z trupa, no bo z czegoś by innego. Ale nie mogę wyrzucić mojego rewolwera. Przy czym oczywiście mogę go zasilać z ciał, jeżeli chodzi o amunicję. Z ciał zabitych przeciwników, co nie będzie łatwe. O nie, w takich złych miejscach. Powiem szczerze, że bardziej obawiam się faktu, iż po prostu będzie niewielu graczy i niewiele się będzie działo. Jak wiecie, jeżeli będzie sytuacja, gdzie... Cholera. Kuń. Budzić go czy nie? Ach, że... No nie. Z tej szabli tak ciężko trafić niekiedy. No, zresztą... Wynika to zapewne z faktu, iż ja jej rzadko zwyczajnie używam. Przypuszczam, że ktoś, kto ma z nią do czynienia troszkę częściej, ma jakieś większe szanse, większe umiejętności coś tam z nią zrobić. Okej, okay, mamy bossa. Dlaczego ja go nie słyszałem? Aha, bo chyba nie przechodziliśmy koło niego. No wiecie co? Tak, teoretycznie naszym zadaniem jest wyniesienie clue, tylko że to pająk, jak ja go porobię z jedną szablą? Kruki. Gdzieś daleko słyszałem kruki. Zastanawiam się teraz właśnie, czy zaczynać go robić. Czy po prostu opuścić tę okolicę. No patrzcie na to, pół mapy tu, może tu mogą ludzie zejść. No jest, słychać go. I to w najgorszym miejscu z możliwych chyba. Znaczy, nie wiem czy najgorsze z możliwych. Ale na pewno jest tutaj. Chociaż wiecie co, tak myślę. O kurde. Trzy strzały mu zapakowałem. Więc powiem szczerze. Latarni mogę używać.
tylko nie w ten sposób. Pół mapy wie, że tu jestem. O, słyszę ludzi, dobra, dziękuję. On sam się spali zaraz, serio. Słyszałem ludzi, ewidentnie. Ktoś zabił zębiaka. To daleko. Czy on tu wejdzie w ogóle? Cholera. Jedna kula, jedna cholerna kula. Biegają tu. Nie no, nie no. Się nie bawię w takie rzeczy, ludzie. Wiecie, jakie to jest cholernie stresujące? Jest tam, widziałem go. Dostał, ale nie zginął. Kurde. Zabiłem go! Zabiłem go chyba, ale on też zabił mnie. Zobaczymy. Nie do wiary. A niech to. O, żeż. No, mogłem, niepotrzebnie od razu strzeliłem. Trzeba było celować, headshotem opakować i tyle. On był wcelowany w zupełnie inne miejsce. Trzeba było to po prostu przeczekać i wpakować mu headshota. Za szybko zacząłem strzelać. Nie do wiary. A tak blisko. Jakbym go wykończył, to jesteśmy w domu. Zabiłem go. Niech to szlak. O kurde. O żeż ty. Nie do wiary. Po prostu nie do wiary. Ejście numer 2. Trzeba powiedzieć, że tamto pierwsze. I znowu zaczynamy na cholernym cmentarzu, no. Co jest nie tak? Dobra, opróżniamy magazynek. Właściwie to mógłbym wam zdarować, ale... No poprzednie podejście było, powiem szczerze, rewelacyjne. Gdybym tylko troszeczkę nie przesadził w przypadku tego drugiego typka, bo mogłem spokojnie wyczekać i wpakować mu headshota. Tak myślę, że to było jednak do zrobienia, że trzeba było troszkę spokojniej zagrać. Pakować mu headshota i tyle. Ale tak czy inaczej, no jeden z przeciwników zabity za pomocą
szabli, a drugi i tak wykończony za pomocą kradzionego Winfielda. Zresztą kradziony Winfield, samo słowo kradziony, pasuje idealnie. Do naszego challenge'u, który ma jednak, jakby nie patrzeć, piracki charakter. Dobra, nikogo tu chyba nie ma, więc po prostu sobie przedzierajmy się przez... Nie, no szabla, powiem szczerze, już chyba wolę siekierę. Jednak siekiera lekkim hitem zabija mobki. Nie, piesków nie chcemy, nawet z szablą. A tą szablą to trzeba machać, machać i nic z tego nie ma. No ale cóż, tak czy inaczej, challenge taki, a nie inny. Sam się w to wpakowałem, więc chyba nie ma nad czym narzekać. Na co narzekać? Czy no dobra, jest, ale jakoś to po prostu przeżyje. Okej, okay, lecimy. Słychać strzały, ale dosyć, znaczy dosyć, bardzo daleko. Praktycznie po drugiej stronie mapy. No, no po prostu, nie wiem, ten challenge poprzedni był tak udany, jeszcze tego pająka zrobiliśmy tak błyskawicznie. Zrobiliśmy, no nie zrobiliśmy ostatecznie, ktoś dostał praktycznie darmowego pająka. Wystarczyło przyjść, strzelić dwa razy i po robocie. No ale cóż, tak to się niestety zdarza, szczególnie w Hunt Showdown. Ale i tak z poprzedniego podejścia jestem bardzo zadowolony. Dobra, skupmy się, nie gadajmy, skupmy się, bo... Trzeba po raz kolejny osiągnąć to, co osiągnęliśmy poprzednio. Kuń. Niech się nie zaczyna drzeć. Tego byśmy nie chcieli. O, nie lubię tam tego miejsca na cmentarzu. Weźmy rewolwer. O nie. No znowu! No co? Patrzcie na to. Nie wiem, po prostu ta szabla jest tak jakoś dziwnie niecelna. Nie wiem sam, jak to określić. No nie, i tam są kruki cholerne. Może da się tam wejść jakoś od innej strony. Chyba... Może być ciężko. Nie, dobra, da się. No, wiedziałem, że się nie uda. Najgorsze, że są właśnie takie miejscówki, na których czasami dosłownie centralnie na nich respią się kruki. I nie da się podnieść. Okej, okay, no trzeba przez cmentarz walić. Dobra, walimy. Już i tak wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. To może wbrew pozorom zadziałać na naszą korzyść. Bo jak ktoś robi dużo hałasu... To często nie boją się przeciwnicy. Znaczy może się nie boją, tylko są ostrożniejsi. A bieganie, okej. Nie, no nie, no widzicie to? Widzicie to w ogóle? Nie wiem co robić, powiem szczerze. Patrzcie, trzy wejścia mają na cholernym pająku. No zabójcy to ja chyba nie zrobię, szczerze mówiąc, szablą. Może. No nie wiem, ale do nich i z drugiej strony z szablą i cholernym rewolwerem, jak oni już mają bounty. Znaczy jeszcze może nie, ale... Sekundy ich dzielą dosłownie od tego, aby mieć. Więc sam nie wiem. Ale z drugiej strony, jak oni wyjdą, bo mają... Ale ja nie wiem, czy w ogóle zdążę... Nie, no dobra, teoretycznie bym zdążył do nich dojść. Więc wiecie co? Chyba się pokuszę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu. Nawet jeżeli znajdziemy zwłoki, to możemy spokojnie ukraść jakąś broń. Oni tam nie słyszałem, żeby się z kimś bili w ogóle, ale... Szansa, że znajdziemy zwłoki, jakaś jest. Cicho, kruki. Przecież się oddalam, nie? Dobra, jedziemy, zobaczymy. Poprzednie podejście było zdecydowanie...
Zdecydowanie ciekawe. Dobra, tego hajwa może zdejmiemy. Tam znowu kruki, tam są dwa hajwy, więc będzie ciężko. A zanim my tam dojdziemy, to oni już mogą być poza mapą, szczerze mówiąc. A biorąc pod uwagę wczesną porę, to możliwe, że jesteśmy na mapie tylko ja, ekipa jedna, ekipa druga. Może się tak zdarzyć. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, coś tam się dzieje. Tak, coś tam się dzieje. Kruki, nie chcemy ich płoszyć, nie chcemy dawać znać, że jesteśmy na plecach. Ewidentnie, ewidentnie. Pytanie, czy zdołam to wykorzystać. No, oczywiście w poprzednim podejściu miałem sporo szczęścia. Miałem cholernie dużo szczęścia, że ten pierwszy gość mnie zabił z Winfielda. Przy czym ta szmata, która wisiała w drzwiach, myślę, że mi trochę pomogła. Ale tak czy inaczej, no zresztą przy graniu szablą to szczęście jest nieodzowne. Ale widzę hajwa. Okej. Dwie ekipy na zewnątrz i jedna w środku, z tego co mi się wydaje. Okej. To zombiaki. Słyszałem chyba Sparksa. Jestem prawie pewien, że to był Sparks. Pytanie, co zrobi ta ekipa z Bounty. Blisko, 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 ktoś zginął. Kurde! Zginął. A chciałem mu wleźć na plecy. Widzicie go? Cholera, nie ma mamo. Zwiał. Ściany. Szans nie miałem zbyt dużych bez leczenia. On, co on miał poza Dolczem? Co to było? Sparks. Sparks, praktycznie cały pasek życia mi zdjął za jednym strzałem. Szanse zerowe. O, prawie zerowe, no ale próba dobra, chociaż nie wiem sam. Czy nie lepiej było się czaić gdzieś, gdzieś w tych krzakach, może by wyszedł i gdzieś z szablą na plery mu wleść. Chociaż z Dolczem, dopuściłby mnie z Dolczem. Myślę, że zrobiłem najlepszą rzecz, jaką mogłem zrobić. Okej, no jednego zabiłem. Ale ten, który nas zabił, był zdecydowanie bardziej rozgarnięty. Widzieliście, jak się kręcił? Dlatego nie strzeliłem, bo ciężko byłoby mu strzelić headshota. Właśnie jak się zbiera z ciała, to warto się kręcić, bo wtedy jest ciężko tego headshota zasadzić jednak. Dobra, nie najgorzej. Ciężko jest tego headshota zasadzić.
Okej, no próba numer 3 i będziemy kończyć tą całą maskaradę. Zobaczymy, co z tego wyniknie tym razem. Jest nadzieja, bo zaczynamy w nocy. To daje mi pewną przewagę, bo jednak ciężej mnie będzie wyspotować. I nie wiem, co jest z tym przeklętym cmentarzem, ale zawsze gramy właśnie tam. Zaczynamy, znaczy się. No zobaczmy, wystrzeliłem wszystkie pociski. Modlę się, żeby tu nikogo nie było po prostu, no bo nic innego mi nie pozostaje. No cóż, poprzednie podejście... było chyba nie najgorsze, zabiliśmy jednego. Z tym drugim, może popełniłem błąd, może nie, sam nie wiem. Sam nie wiem, bo... no okej, mogłem gdzieś się kampić, ale jakbym nie zobaczył ze Sparksem i Dolczem. Ja miałem tylko szable, więc ewentualnie, w sumie, tak, to o tym nie pomyślałem. Mogłem zwyczajnie podnieść tego Weterliego i uciekać. Po prostu. Zaszyć się gdzieś, znaleźć jakieś leczenie. No i dopiero wtedy grać dalej. Myślę, że to miałoby jakiś sens. Także no tak, chyba jednak popełniłem błąd, aczkolwiek nie wiem, czy gość dałby mi w ogóle uciec, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Szczególnie jak miał Sparksa, coś by mnie drasnęło raz w plecy, czy z Dolczem na tak bliski dystans, no ciężko byłoby, ale okej, nie rozpamiętujmy przeszłości, zabierajmy się za kolejne podejście. Nie, nie wierzę. No i po pasku życia, no jasna cholera. A to jeszcze pod ziemią, no. Zejdziemy może przez kościół, będzie chyba najlepiej. Tu nie ma wejścia, wiadomo. Dobra, w kościele może znajdziemy jakieś leczenie. Choć z drugiej strony. Tak, wiedziałem, że przyjdzie. Leczenia brak. Możliwe, że jest na piętrze. Zobaczymy. Dobra, zostawmy tego gościa w spokoju. Na piętrze, leczenie. Lezie tu, no. Nie ma leczenia. Dobra, zejdźmy do podziemi. Weźmy tą wskazówkę. Może tu znajdziemy jakieś leczenie. Ale mamy tylko jednego bossa i do tego rzeźnika, więc teoretycznie jeżeli wszystkie ekipy się wyeliminują jakimś cudem, no to ja będę w stanie to zrobić, bo rzeźnika jednak z szablą da radę. Chociaż z czymkolwiek w sumie da radę rzeźnika zrobić. Pięknie. Kurde, pięknie. Zero leczenia. Na szczęście pancerny i zombie tam jest na tym, więc jeżeli... jeszcze przeszukam dół, ale... wątpię, czy tu cokolwiek znajdę do leczenia. Kurde.
Ktoś tu jest, no będziemy się tak czaić przez godzinę. Jasny szlak. Oni robią chyba bossa na dokach, powiem szczerze. Brak leczenia. Słyszę, jak biegają chyba. Nie, no ten jeden pasek jest tak ważny, mimo wszystko, bo... No bo ja w przypadku Sparksa ja po prostu ginę, nie? Na hita. Nie wiem, czy Mozin też mnie nie zabije na hita, ale chyba nie jednak. Biją się, znaczy nie, niekoniecznie się biją. Gdzie? Na krematorium czy na dokach? Aha, wszystko jasne, na krematorium. O! Okej, słyszałem gościa po lewej. Więc jest nadzieja, że tu nikogo nie ma, nie? Nie, no wydaje mi się, że oni tu siedzą cały czas. A może i nie? Chyba nie. Dobra, wiecie co zrobimy? O nie. Tylko nie jest popielacz. Nie mam czym go wykończyć kompletnie. Dobra, skoro tu są kruki, to obiegniemy je totalnie naokoło. Ta. Po co ja się w ogóle wcelowuję z jedną kulą? Mają daleko... A, tu mają wyjście. Fajnie, tylko muszę dostać się tam chociażby. Żeby sobie trochę HP podreperować, bo jestem na hita ze Sparksa i biegnę w ogóle jakimś cholernym pomostem. Jestem widoczny na pół kilometra. No może nie na pół kilometra, bo mamy jednak noc. To mnie w jakimś sensie ratuje. Czyli co, przejść tam? Czy tu czegoś poszukać może? Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że znajdę tu leczenie? O, znalazłem. Dobra, nieważne. Mamy to. Okej. Trochę to zajęło. Ale udało się. Znalazłem leczenie. No i teraz w teorii... Myślę, że możemy zmierzać prosto w stronę krematorium. Tylko bardzo powoli. Ach, zablokowałem się. Dajmy się im tam potłuc, o ile jeszcze w ogóle został ktokolwiek, z kim mieliby się tłuc. I co? No musimy zabrać jakąś broń, okej. Rewolwer Rolf. Kurde, ciężko to wymówić. Szurek. Szurek może być Polakiem. Jeżeli oglądasz ten film, to cię pozdrawiam oczywiście. Oni tu jeszcze mają wyjście. To jest problem. Okej. Jeżeli chcę ich dorwać na ekstrakcie,
Tak naprawdę jest kilka możliwości, więc... Nie biegną, więc jest szansa, że tam ktoś ich oblega. Tylko, że robi to nadzwyczaj cicho, więc... Tak, coś się dzieje. Najgorsze jest to, że tak, nie możemy przyjść za wcześnie, bo możemy dostać po prostu heada nie wiadomo skąd, bo się będą czaić. I nie możemy przyjść za późno, bo będzie za późno. Okej, okej. To jest chyba właściwy moment. Hive. Och, cholera, ktoś zginął. Zwykle cieszą mnie te dźwięki, ale chyba nie dzisiaj. Siedzą. Nic nie widać. Słyszałem seryjność na pewno. I Paxa. I coś jeszcze, pompę chyba słyszałem, więc... Próbowałem wsadzić headshota, nie udało się. Niestety. Niestety, to ten Szurek nieszczęsny. Oj, no nic, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Challenge ostatecznie nie zdołałem go zrealizować, ale postaram się może to kiedyś jeszcze powtórzyć, bo myślę, że pomysł jest ciekawy, aczkolwiek mam też pomysły na inne challenge, więc coś tam w chacie sobie będziemy robić. Ale oczywiście to nie będzie standard, bo w dalszym ciągu będę starał się robić takie odcinki zmontowane. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. No mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przyjemny do oglądania, mimo że, no tak... Pierwsze podejście było, powiem szczerze, rewelacyjne, jak na sytuację, jaka tam istniała. Ja tu już chyba nikogo nie było poza mną i tymi typami, więc byłoby ciężko. Ale właśnie, no, pierwsze było rewelacyjne, dosłownie o włos, bo gdyby mnie nie zabił, to mielibyśmy czystą robotę. Zabić, wykończyć pająka, dokończyć pająka, robić. Z Winfieldem poszłoby bardzo sprawnie, myślę. No i co dalej? Wypędzić, full HP byśmy mieli, no i spokojnie myślę, że udałoby się jakoś wrócić. Podniósłbym może jakąś amunicję z tych ciał i przypuszczam, żebyśmy wynieśli. Także no, dosłownie... skrawek. Nie wiem, trudno mi to określić, niewiele zabrakło. W drugim przypadku no, było troszkę gorzej. No, pojedynek ze Sparksem raczej był nie do wygrania, ale mogłem uciekać i próbować się gdzieś zaszyć. Tak, to byłoby zdecydowanie lepsze wyjście. No, w trzecim podejściu przybyłem za późno chyba jednak, ale no... Ciężka sprawa. Gdybym wsadził mu headshota jeszcze z tego nieszczęsnego Coldwella, to może by się udało. Chociaż moglibyśmy się też wymienić zabójstwami i wtedy nie byłoby zdecydowanie zbyt dobrze. Tak czy inaczej, dziękuję serdecznie za oglądanie. Robiłem co w mojej mocy. Mam nadzieję, że jesteście z tego faktu zadowoleni. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.